Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z cyklu szkoleń na temat przetwarzania sensorycznego i tego, z czym wiążą się kłopoty w przypadku dzieci ze spektrum. Dzisiejszy temat to zaburzenia przetwarzania sensorycznego w spektrum autyzmu jako istota właśnie tych zaburzeń. Powiemy sobie dzisiaj o tym, czym tak naprawdę jest integracja sensoryczna, czym jest to przetwarzanie sensoryczne, z czym się wiąże i jakie trudności napotykają właśnie dzieci w spektrum autyzmu w tym konkretnym jakby obszarze. Szanowni Państwo, zacznijmy przede wszystkim od tego, aby wyjaśnić sobie, czym tak naprawdę jest integracja sensoryczna. Musimy zrozumieć przede wszystkim to, że mózg, aby móc się rozwijać, móc funkcjonować, móc jakby nabywać nowe doświadczenia, on potrzebuje dużej ilości, zarówno ilości, jak i jakości różnych bodźców, po to właśnie, aby móc budować bazę tych doświadczeń i po prostu się rozwijać. Tak naprawdę przetwarzanie sensoryczne, czyli informacje sensoryczne, które do tego mózgu docierają, są pierwszym źródłem wszelkich doznań, jakie dziecko odczuwa. Taka eksploracja otoczenia, ale także jest taką formą odpowiedzi na wiele pytań, które dzieciątko sobie zadaje. Dlaczego mówię dzieciątko? Dlatego, że ta integracja sensoryczna, ona, drodzy Państwo, po pierwsze rozwija się w okresie prenatalnym, na równi jakby z odruchami pierwotnymi, ale także dziecko poprzez odruch i poprzez integrację sensoryczną poznaje siebie i poznaje otaczający go świat. W związku z tym właśnie te odruchy pierwotne i integracja sensoryczna, one stanowią taki fundament do wszystkiego tego, jak dalej dziecko będzie się rozwijało, jak będzie nabywało informacje i wiedzę na temat samego siebie, ale także otaczającego świata. W związku z tym jest to niezwykle istotny etap rozwoju. Nabywanie doświadczeń, drodzy Państwo, tych sensorycznych, będzie pojawiał się i jakby na tej drodze takiego miarodajnego interpretowania tych bodźców, potrzebne są oczywiście odruchy pierwotne. To one tak naprawdę są pierwszym narzędziem, z którym dziecko przychodzi na świat i które pozwala mu radzić sobie w nowych sytuacjach. Odruchy pierwotne, między innymi odruch moro, tak, bo o tym mówię. Jest to taki fundament do wszystkiego, co się dalej zadzieje. Jeżeli odruchy pierwotne rozwijają się prawidłowo, w odpowiednim momencie zaczynają słabnąć, czyli wygaszać się, to znaczy, że integracja sensoryczna, ale także i motoryka duża, mają szansę prawidłowo się rozwijać, czyli dają ten aspekt możliwości poznawania i rozwijania się naszego dziecka. Pamiętajmy jednocześnie, że mowa, czyli ta werbalizacja tradycyjna, jest ostatnim elementem rozwoju integracji sensorycznej. Co znaczy, że jeżeli po drodze zadzieją się jakieś trudności w obszarze motoryki dużej, integracji sensorycznej, czy także u dziecka powyżej 3,5 roczku będą występowały odruchy pierwotne nadal, wszystko co następne, a bazujące właśnie na tych aspektach, będzie po prostu nieprawidłowe. Będzie zakłócone, opóźnione albo właśnie zaburzone. Stąd tak bardzo ważne są te pierwsze etapy rozwoju dziecka, związane właśnie z odruchami, integracją sensoryczną i dalszymi etapami. Drodzy Państwo, procesy, o których mówimy dzisiaj, o tym przetwarzaniu sensorycznym, one są procesami podświadomymi, które zachodzą w mózgu człowieka. W związku z tym mówimy tutaj o takich częściach naszego mózgu, które są generowane w niższych partiach. I tutaj chodzi głównie, jeśli chodzi o rozpatrywanie jakby tych zmysłów, mówimy o zmysłach niższego rzędu, a mianowicie układzie przedsionkowym, układzie dotykowym i proprioceptywnym. Jeżeli na tym poziomie u dziecka dzieje się wszystko dobrze, dziecko się w tym parametrze bardzo dobrze rozwija. Dziecko ma odpowiedni pakiet doświadczeń właśnie zbierający przez te zmysły, to zmysły wyższego rzędu, jakimi jest przetwarzanie słuchowe i przetwarzanie wzrokowe, czyli dwa niezwykle istotne aspekty w kontekście nabywania nauki szkolnej, w ogóle uczenia się, będą miały szansę się rozwinąć. Jeżeli na bazie tych niższych zmysłów będą jakieś trudności i dziecko albo zbyt gwałtownie, albo zbyt słabo będzie odbierać
zbierało bodźce, albo te bodźce będą raz takie, niestety te zmysły wyższego rzędu, czyli ten właśnie słuch i wzrok, będą również w jakimś stopniu nieprawidłowe. Czyli dziecko w tym zakresie, jeśli chodzi o analizę informacji słuchowych i wzrokowych, będzie miało pewne trudności. Mniejsze oczywiście bądź większe. Pierwsze miesiące i lata życia dziecka tak naprawdę wiążą się z największą neuroplastycznością mózgu, a tym samym kształtowanie się różnych umiejętności i zdolności. Z czym to się wiąże, moi drodzy? Z tym, że przychodząc na świat, takie maleństwo, swoje całe mózgowie ma zbudowane podobnie jak mózgowie osoby dorosłej. Natomiast poszczególne struktury korowe, które znajdują się w mózgu, są bardzo mocno niedojrzałe. Niby fałdy, bruzdy, poszczególne obszary w tym mózgowiu są wyznaczone, natomiast dziecko nie jest w stanie z nich jeszcze korzystać, ponieważ właśnie nie nastąpiła do końca mielinizacja, ale także następuje rozgałęzianie się, rozrzucanie się neuronów, czyli tworzenie takich sieci neuronalnych. I to właśnie jest czas do tego 3-4 roku życia, kiedy dziecko jest najbardziej chłonne wiedzy, najszybciej się uczy, najwięcej się uczy, ale także dzięki doświadczeniom, które nabywa, znowu zobaczcie, pierwsze doświadczenia jakby nabywa na drodze właśnie zmysłowej, bo dzięki zmysłom, dzięki przetwarzaniu sensorycznemu dziecko właśnie uczy się tego, co je otacza, ale także jakie samo jest. W związku z tym jest to bardzo, bardzo jakby takie istotne i kluczowe, ale jednocześnie im lepsze doświadczenia, im jakościowo dobre te doświadczenia są, tym samym lepsze sieci neuronalne się tworzą. I tutaj takie odniesienie do dzieci w spektrum autyzmu. Mianowicie u nich, pamiętacie to szkolenie, na którym mówiłam o mózgu autystycznym, wtedy Wam bardzo wyraźnie wskazywałam, że niestety u dzieciaków w spektrum bardzo często pojawia się taka trudność właśnie z rozprzestrzenianiem się neuronów. Z jednej strony mamy łączenie się przypadkowo neuronów, które tworzą niestety wielki chaos w głowie dziecka. Z drugiej strony mamy takie zagnieżdżanie się neuronów w jednej strukturze, natomiast w drugiej strukturze mózgu może ich brakować, albo ta ilość jest właśnie niewystarczająca. Taka duża trudność. Wiele oczywiście innych różnic w samym mózgowiu jest w przypadku mózgu autystycznego, a mózgu neurotypowego. Niemniej jednak to także odnosi się do tego przetwarzania sensorycznego, gdzie właśnie nierównomierne rozmieszczanie się tych neuronów sprawia, że niestety informacje, które powinny docierać drogami nerwowymi właśnie do mózgowia odpowiednich obszarów w mózgu, również mogą być interpretowane w sposób nieprawidłowy. Oczywiście, drodzy Państwo, pamiętajmy, że rozwój mózgu, umiejętności reagowania na bodźce, które do tego mózgu docierają, zależą właśnie od tych doświadczeń, a te z kolei kształtują poziom integracji sensorycznej, czyli tych zdolności do przetwarzania sensorycznego. Integracja sensoryczna to taka organizacja bodźców, można powiedzieć, a więc jakby mózg się zastanawia, to mi się przyda, czy jednak mi się nie przyda? A więc czy dana informacja, która aktualnie dotarła do mnie, będzie mi potrzebna w przyszłości, czy ja ją do czegoś wykorzystam. I znowu w odniesieniu do spektrum autyzmu, niestety jest tak, że mózgowie u dziecka w spektrum autyzmu uważa zazwyczaj, że wszystkie informacje, które do niego docierają, są po prostu istotne. Dzięki temu, albo inaczej, wszystkie traktuje na równym poziomie ważności. Co oczywiście sprawia, że mówiąc brzydko, to mózgowi się zaśmieca. Nie jest w porę oczyszczane z informacji zbędnych. W związku z tym tylko coraz więcej ich przybywa i tak naprawdę powstaje jeden wielki chaos, który nie daje właściwej odpowiedzi, a tym samym odpowiedniej reakcji dziecka. To także ta integracja sensoryczna, to także nadawanie znaczenia temu, co otacza dziecko, co dziecko doświadcza. Dzięki temu, że mózg ma taką zdolność do selekcji informacji, tak? Czyli dokonuje wyboru. To mi się jeszcze przyda, to muszę zapamiętać, bo na pewno to jeszcze wykorzystam, a o tym już zapominam, bo nigdy tego nie użyję. I znowu, w przypadku dziecka w spektrum, to wykorzystywanie informacji, ta selekcja informacji,
informacji, dokonywanie wyboru jest także nieprawidłowe. Integracja sensoryczna dalej to także, moi drodzy, składanie części w całość, czyli dostaję informacje z tego źródła, z jeszcze innego źródła, ja je wszystkie analizuję, czerpiąc troszeczkę z tego, troszeczkę z tego, troszeczkę z tego i nagle powstaje mi jedna wiarygodna, bardzo optymalna informacja, którą będę mógł użyć gdzieś tam kiedyś w przyszłości. To składanie z maleńkich puzelków jednego wielkiego obrazu sprawia, że dziecko ma szansę zbudować obraz siebie i obraz świata w swojej głowie. A więc zaczyna rozumieć pewne rzeczy, zaczyna umiejętnie na pewne bodźce reagować i dzięki temu się rozwija. I w przypadku spektrum znowu niestety na różnym poziomie ten obraz świata będzie się kształtował. Także integracja sensoryczna, moi drodzy, to taka możliwość celowego działania, celowej zabawy, celowego budowania komunikatów i relacji społecznych. To także samodzielność, to także samoobsługa, to także uczenie się w ogóle. Dlatego, że integracja sensoryczna jest nam niezwykle potrzebna do tego, żeby w ogóle nabywać nowych informacji. Jeżeli nasze mózgowie właściwie interpretuje informacje, to znaczy, że receptor odbiera prawidłowo informacje, w zależności oczywiście, który zmysł, czy to z zewnątrz naszego ciała, czy bezpośrednio z wewnątrz naszego ciała. Potem informacja płynie drogami nerwowymi w sposób płynny i jakby pełen profesjonalizm tam jest. Trafia to do naszego mózgowia. Tam następuje analiza, synteza, czyli właśnie ta obróbka informacji. To zapamiętuję, to wyrzucam, niepotrzebne mi to jest. Następnie, na samym końcu tego łańcucha, moi drodzy, tworzy się reakcja adaptacyjna. I ta reakcja adaptacyjna jest kluczem do tego, jak dalej będziemy postępować. Czyli jaka pojawi się u nas myśl, jaka pojawi się na przykład zdolność werbalizacyjna, jak będą prezentowały się u nas emocje, nasze zachowanie i reakcja na ten bodziec. I znowu, w przypadku dzieci ze spektrum wszystko może się zadziać. Taki totalny miszmasz w kontekście integracji sensorycznej u nich następuje. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że tak jak Wam powiedziałam, po pierwsze mamy bałagan w kwestii tej interpretacji informacji sensorycznych, które do mózgu docierają. Również może być też tak, że bodziec, który jest odbierany przez receptor, czyli dopiero sam początek tej drogi przekazywania informacji, może być albo zbyt gwałtowny, albo może być niedostrzeżony, albo z jakiegoś powodu jest opóźniony z transportem tej informacji do mózgu. I to wszystko będzie wpływało także na to, że mózgowie będzie niewłaściwie ten bodziec interpretowało, albo w ogóle go nie dostrzeże. W związku z tym nie stworzy reakcji adaptacyjnej. Na każdym poziomie drogi przetwarzania sensorycznego w przypadku dzieci ze spektrum może nastąpić nieprawidłowość różnego typu. I jak będziemy się spotykać na kolejnych naszych pogaduchach w kontekście analizy przetwarzania sensorycznego i omawiać będziemy sobie poszczególne zmysły, to właśnie o tych nieprawidłowościach różnych, o tych innościach w przetwarzaniu sensorycznym w poszczególnych obszarach będziemy sobie bardzo mocno i szczegółowo opowiadać i będziemy sobie to omawiać. Drodzy Państwo, jakie mamy tak naprawdę zmysły? Dzielimy je na takie dwie wielkie grupy zmysłów. Zmysły zewnętrzne. Co to oznacza? Oznacza to, że nasze receptory odbierają bodźce z zewnątrz i do nich należy zmysł wzroku, zmysł słuchu, węchu i smaku, ale mamy także zmysły wewnętrzne, czyli odbiera nasz mózg informacje bezpośrednio płynące z naszego ciała. I do tych zmysłów wewnętrznych należy zmysł dotyku, zmysł przedsionka, czyli ten odpowiadający za równowagę i ruch, propriocepcja, czyli to czucie głębokie, a więc to, co mówią ścięgna, mięśnie czy stawy, i oczywiście interocepcja, która jest bardzo ciekawa, ale najmniej poznana. O niej też będziemy sobie mówić w kontekście spektrum autyzmu. I tak jak tutaj widzicie, 8 zmysłów, o wszystkich nich będzie oddzielny odcinek, żebyśmy sobie naprawdę bardzo szczegółowo o nich opowiedzieli. Drodzy Państwo, co dla nas jest jeszcze bardzo, bardzo ważne? Do niedawna uważano, że
Tak naprawdę integracja sensoryczna to taka moda troszeczkę. Jak mam dziecko z jakimś ewentualnym deficytem, to obligatoryjnie to dziecko ma uczęszczać na terapię integracji sensorycznej, no bo jak nie chodzi na integrację sensoryczną, to jakby nie chodziło na żadną terapię. Dzisiaj już wiemy, że ta integracja sensoryczna nie tyle jest modna, co jest skuteczna. A co najważniejsze, przetwarzanie sensoryczne w przypadku dzieci w spektrum naprawdę jest nieprawidłowe. A jakby ten slajd mówi wszystko na temat spektrum autyzmu. Drodzy Państwo, dzieci z zaburzeniami sensorycznymi naprawdę o różnym podłożu, o różnym przebiegu, o różnym nasileniu, o różnej charakterystyce zawsze były, są i będzie ich jeszcze więcej. Tak jak ja byłam jakiś czas temu dzieckiem, drodzy Państwo, także były te zaburzenia, natomiast po pierwsze ich się nie diagnozowało, po drugie dzieciaki miały tę możliwość, że samodzielnie sobie ją naprawiały, samodzielnie ją, drodzy Państwo, regulowały, tak? Czyli następowało tak zwane samoleczenie. Z tej prostej przyczyny, że dzieci w moim dzieciństwie miały inną perspektywę rozwojową. Co to znaczy inna perspektywa rozwojowa? Właśnie ta grafika mówi na ten temat wszystko. Kiedyś moja mama o godzinie 19 miała problem, żeby mnie zawołać do domu, tak? Zaczynała się na przykład dobranocka czy kolacja. Mama wychodziła przed dom i krzyczała: Magda, do domu, gdzie ty jesteś? Godzina 19, a przyszłaś ze szkoły i tylko biegasz. Dzisiaj mamy problem taki, że mama zazwyczaj, albo inaczej, mama by pewnie powiedziała do mnie: Madzia, a może byśmy przeszły się gdzieś do parku, może byśmy poszły na jakiś spacerek, tak? No ciągle tylko siedzisz przed komputerem, telefonem, grą komputerową, kolejną jakąś platformą do gier i tak dalej, i tak dalej. No właśnie dlatego, drodzy Państwo, że dzisiejszy świat to jest świat technologii, to jest przytłaczanie naszych dzieciaków właśnie tym zubożeniem, po pierwsze przetwarzania słuchowego i po drugie całego przetwarzania tych zmysłów niższego rzędu, czyli przedsionka, dotyku i propriocepcji. Nasze dzieci się nie ruszają. Nasze dzieci większość swojego czasu, bez względu na to, czy to są dzieci w spektrum, czy to są dzieci neurotypowe, bardziej tutaj mówię o dzieciach neurotypowych nawet, ponieważ w przypadku spektrum często mamy te dzieciaki bardzo rozbiegane, prawda, które przeskakują z aktywności do aktywności, trudno je czasami zatrzymać. A ta grafika bardziej odnosi się do dzieci neurotypowych. Dlaczego ona jest taka istotna? Szanowni Państwo, dzisiaj co czwarte dziecko neurotypowe to jest dziecko z zaburzeniami sensorycznymi, tyle że nie posiadające diagnozy, a przysparzające bardzo dużych wyzwań nauczycielowi w klasie i mające spore problemy w nauce czytania, w nauce pisania, w relacjach społecznych. To jest właśnie efekt tego, że zamiast biegać, dziecko w szkole siedzi, jeszcze często ma zwolnienie z WF-u, no bo się spoci, a potem przychodzi do domu i co robi? Zapodaje sobie komputerek, zapodaje sobie telewizor albo tylko i wyłącznie siedzi i trzyma w ręku telefon, no bo odpisuje na jednym forum, na drugim komunikatorze i tak dalej, i tak dalej. Stąd te deficyty niestety się ujawniają, a co najważniejsze, będą przybywały. I drodzy Państwo, nie ukrywam absolutnie, że bardzo dużym wyzwaniem dla nauczycieli w placówkach edukacyjnych masowych typu przedszkola, szkoły, będą właśnie tacy uczniowie. Uczniowie z zaburzeniami sensorycznymi, nie posiadający właśnie diagnozy. I to już niebawem będzie naprawdę dużym problemem dla szkół i w ogóle dla placówek edukacyjnych. Drodzy Państwo, jakie w takim razie mamy przyczyny, które mogą sprawić, że rzeczywiście te zaburzenia sensoryczne się będą pojawiać i będzie ich zdecydowanie coraz więcej? Tak jak w przypadku spektrum, w przypadku integracji sensorycznej nie mamy stuprocentowej pewności do jakiejkolwiek z przyczyn. Wszystkie, o których teraz Państwu powiem, są tak naprawdę hipotezami. One tylko my zakładamy, że to może być podłoże zaburzeń sensorycznych. Natomiast dużo informacji pozyskujemy w trakcie diagnoz, które stawiamy, kiedy rozmawiamy z rodzicem, przeprowadzamy pełną diagnostykę, prawda, czyli wywiad, obserwacje dziecka i tak dalej, to stąd czerpiemy informacje i one się nam jakby tworzą pewne statystyki, stąd ewentualne przyczyny, czy prawdopodobne przyczyny
zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Do nich, drodzy Państwo, jakby należy już czas prenatalny, czyli już moment ciąży. Już wtedy mogą się zadziać nieprawidłowości, które doprowadzą ostatecznie do pojawienia się zaburzeń sensorycznych. I tutaj bierzemy pod uwagę, moi drodzy, na przykład ciążę leżącą, różnego typu leki, które przyjmuje mama w ciąży, urazy, używki, ale także stres, który mamie towarzyszy. Szanowni Państwo, mamy pewne choroby, na które mama może zapaść w ciąży i teoretycznie podając jej leki, ona zdrowieje, natomiast niestety ma to przełożenie bardzo intensywne na płód i pewne choroby mogą doprowadzić do tego, że następują na przykład mikrouszkodzenia struktur korowych, czyli tych struktur, które dopiero się kształtują tak naprawdę, są bardzo wrażliwe i delikatne. W związku z tym dochodzi do choćby niewielkich uszkodzeń, a w konsekwencji potem dochodzi nam do, tworzą się wtórnie zaburzenia sensoryczne. Problemy zdrowotne mamy w okresie ciąży i tutaj, szanowni Państwo, te leki, o których wcześniej wspomniałam, a więc mama, która może na przykład ma cukrzycę, może ma nadciśnienie ciążowe, może ma na przykład kłopoty z tarczycą, czy jakieś inne choroby, może się to również przełożyć na dalsze konsekwencje. Problemy z odżywianiem u, drodzy Państwo, dzieciątka do 6 miesiąca życia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dziecko jakiekolwiek ma trudności z pobieraniem pokarmu, o różnym podłożu tak naprawdę, albo na przykład mama w okresie ciąży, do tych 6 miesięcy ciąży również miała nieprawidłową dietę, a więc nie dostarczała wystarczającej jakby ilości substancji odżywczych, mikroelementów, witamin i innych kwestii, które budują tak naprawdę mózg dziecka, może znowu dojść do nieprawidłowości w kształtowaniu się struktur korowych i znowu mamy zaburzenia. Problemy w trakcie porodu, czyli wszelkiego typu komplikacje porodowe, poród przedwczesny, czyli przed 37 tygodniem ciąży, skrajne wcześniactwo, poród kleszczowy, pośladkowy, prawda? Cesarskie cięcie, niska waga urodzeniowa, poniżej 2 kg, to także mogą być przyczyny pojawienia się właśnie zaburzeń sensorycznych. Odniosę się, drodzy Państwo, do tego cesarskiego cięcia. Jakby tutaj nie wolno nam tego demonizować, ponieważ czasami jest tak, że po prostu cesarskie cięcie musi się zadziać, bo jest one tak naprawdę interwencją ratującą i zdrowie, i życie mamy, ale także i dziecka. Natomiast największą tragedią dla dziecka jest to, kiedy mama świadomie podejmuje decyzję, idąc do lekarza, mówi: panie doktorze, ja tu poproszę cesarkę. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że Polska jest w czołówce krajów, w których po prostu cesarskie cięcie robi się na żądanie mamy. Natomiast cesarskie cięcie wiąże się z tym, że dziecko, kiedy nie przechodzi przez kanał rodny, nie uaktywnia na przykład odruchów pierwotnych. Pamiętacie, co powiedziałam na początku? Odruchy pierwotne są fundamentem do wszystkiego. Mamy kilka takich odruchów, które aktywują się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dziecko przechodzi przez kanał rodny, a są niezwykle istotne do rozwoju dziecka. Ale mama, bo boi się bólu, bo ma inne powody niemedyczne, decyduje się na cesarskie cięcie, a potem się dziwi, że musi potem przez kilkanaście lat następnych chodzić na terapię, bo dziecko się rozwija nieprawidłowo. Tak jak powiedziałam, jeżeli są względy medyczne do cesarskiego cięcia, to tutaj się nie ma absolutnie nad czym zastanawiać. Wspomina się także w przyczynach genetykę, drodzy Państwo, gdzie mówi się, że około 45% chłopców, 30% dziewczynek ma zaburzenia sensoryczne, jeśli mama miała takie deficyty. Żółtaczka, czyli wysoka bilirubina, także może być przyczyną pojawienia się zaburzeń sensorycznych. Deprywacja taka sensoryczno-środowiskowa, a więc w momencie, kiedy dziecko ma niewystarczającą ilość bodźców dostarczanych, a więc głównie leży sobie w łóżeczku czy w jakimś bujaczku i jakby dotąd ogranicza się jego stymulacja sensoryczna, czyli bardzo mocno pozbawiona wszelkich takiego pobudzenia wszelkich innych zmysłów, niestety sprawi, że deficyty sensoryczne
sensoryczne się pojawią. Oczywiście integracja sensoryczna, a właściwie zaburzenie tej integracji sensorycznej jest bardzo często współwystępującym zaburzeniem w przypadku innych takich pierwotnych deficytów dziecka, jak na przykład ADHD, jak na przykład spektrum autyzmu, bardzo często przy mózgowym porażeniu dziecięcym, w różnych zespołach genetycznych, tam także mamy właśnie deficyty sensoryczne o różnym nasileniu i o różnym przebiegu, więc to musimy mieć, drodzy Państwo, również na uwadze. Jeśli chodzi o, jakby tu bardzo chciałabym się skupić teraz na wzorcu wrażliwości sensorycznej w spektrum autyzmu. Moi drodzy, o co w tym chodzi? Przede wszystkim musimy pamiętać, że jeśli chodzi o dzieci w spektrum autyzmu, nie mamy dwóch takich samych przypadków, prawda? Tak jak pod względem oceny diagnostycznej, czyli w tym kontekście diady, jak oceniamy, jaki poziom jest tego spektrum u dziecka, nie mamy dwóch identycznie funkcjonujących dzieci w spektrum. Dokładnie tak samo jest na bazie przetwarzania sensorycznego. Niby dzieciaki dostają współtowarzyszącą diagnozę zaburzeń sensorycznych, natomiast każde z nich może mieć absolutnie inny obraz kliniczny właśnie tych trudności. Dlaczego? Dlatego, że każde dziecko, drodzy Państwo, funkcjonuje w sposób bardzo specyficzny i typowy tylko dla siebie. Jednocześnie niestety bardzo duże zróżnicowanie wśród dzieci w spektrum autyzmu pod kątem poziomu funkcjonalnego, ale także intelektualnego, komunikacyjnego, społecznego, również jest takim przełożeniem na to, jak ewentualne dodatkowe trudności będą u tego dziecka wyglądały. Zmysły, wszystkie zmysły tak naprawdę, pozwalają nam na przyswajanie wiedzy o sobie i o świecie, tak? O czym powiedziałam. W związku z tym to odniesienie do poziomu funkcjonalnego, do poziomu intelektualnego również będzie się w jakimś zakresie z tym wiązało. Nieharmonijny rozwój to kolejna taka kwestia, która znowu wskaże na to, jak będzie wyglądał ten ewentualny deficyt sensoryczny u dzieciaka. Różnego typu, albo inaczej, różny poziom rokowań dotyczący po pierwsze możliwości rozwoju u dziecka, po drugie ewentualnych regresów, które się niestety w spektrum pojawiają i w różnym momencie te regresy się pojawiają. O tych regresach, drodzy Państwo, więcej piszę i wyjaśniam właśnie w tej drugiej książce, która już niebawem się ukaże. Tam szczegółowo wyjaśniam, na czym to polega i z czym się to wiąże. Kolejna bardzo ważna kwestia to te dane sensoryczne, drodzy Państwo, które aktualnie docierają do naszego dziecka, one mogą się zmieniać w zależności od środowiska, co znaczy, że dziecko może inaczej funkcjonować na poziomie przedszkola czy szkoły, a inaczej funkcjonować na przykład w domu. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że środowisko domowe jest środowiskiem zazwyczaj stałym w przypadku dzieci w spektrum. Często jest tak, że jest w nim mniej dzieci, być może jest tylko to jedno konkretne dziecko w spektrum i nie ma dodatkowych dzieci. Bardzo często dziecko ma przygotowaną odpowiednią do swoich potrzeb przestrzeń, tak? Czyli swój pokój, nawet dostosowany tak bardzo mocno sensorycznie, tak? Gdzie realizowane są jego podstawowe potrzeby, a tym samym dziecko po prostu ma zagwarantowany tak naprawdę spokój i moment albo możliwość odpoczynku. Także ma taki większe możliwości, większy wybór do tego, jak móc się samoleczyć czy regulować. Jeśli chodzi o szkołę, tam tych wyzwań, czy w ogóle placówkę edukacyjną, no tych wyzwań jest sensorycznie zdecydowanie więcej, bo i więcej dzieci, inne reguły jakby funkcjonowania w takiej placówce, co oczywiście może przełożyć się na to, że dziecko po prostu będzie funkcjonowało inaczej. Ja nie mówię, że gorzej albo lepiej, tylko niestety dany poziom przetwarzania sensorycznego może się zmieniać właśnie ze względu na to, gdzie dziecko się znajduje. Będzie inaczej reagowało na przykład na dźwięki w domu, ale inaczej na dźwięki na ulicy czy w galerii handlowej albo również w placówce edukacyjnej. O tym właśnie mówię, o tej różnorodności i absolutnej nieharmonijności również odbioru bodźców. Szanowni Państwo, oczywiście im większa i bardziej nieprzewidywalna przestrzeń dla dziecka w spektrum, tym więcej bodźców sensorycznych, które go będą przytłaczały. A jak będą go przytłaczały bodźce, to będą pojawiały się liczne konsekwencje. O nich za chwilkę.
Niemniej jednak jeszcze tutaj w kontekście tego wzorca tak naprawdę w spektrum autyzmu, tego przetwarzania sensorycznego, musimy mieć, drodzy Państwo, świadomość taką, że to, co wydaje się prostą czynnością dla osoby neurotypowej, dla dziecka neurotypowego, w przypadku dziecka w spektrum może okazać się absolutnym wyzwaniem. Dlaczego? Dodatkowo nakładają nam się liczne trudności związane z funkcjami wykonawczymi, tak? Ale te trudności niestety bardzo często wiążą się również z aspektem sensorycznym. W przypadku dziecka w spektrum, drodzy Państwo, ta grafika, którą widzicie, ona nie jest absolutnie przypadkowa, albo że ja się pomyliłam. Ten cedzak, który tutaj zaprezentowałam, jest absolutnym kluczem do tego, co chcę Wam teraz powiedzieć. Mianowicie, moi drodzy, chodzi o to, że dziecko neurotypowe, u którego odruchy pierwotne były prawidłowe, wszystkie były aktywne, wygasiły się w porę, do około 4 roku życia zintegrowały się odruchy posturalne, motoryka duża, mała, artykulacyjna pięknie się rozwijała, a więc integracja sensoryczna również. I tutaj jakby nie było żadnych trudności, ponieważ mózg wiedział, to mi jest potrzebne, to zapisuję, to zapamiętuję, a tego nie chcę, bo jest mi zbędne. W przypadku dziecka w spektrum niestety w mózgowiu jest taki dziurawy cedzak, co znaczy, że do mózgu dociera cała masa różnych bodźców z różnych zmysłów. Jedne słabiej, inne mocniej, jedne bardzo gwałtowne, inne bardzo słabe albo w ogóle niedostrzegalne. Niemniej jednak wszystkie te zmysły wpadają do tego cedzaka i niestety przez to, że on jest dziurawy, to czasami jest tak, że to, co powinno zostać zapamiętane i jest istotne, zostaje pominięte, a to, co jest bez sensu, do niczego niepotrzebne, nigdy więcej nie zostanie wykorzystane, zostaje zapamiętane. Właśnie przez to, że niestety nie ma takiego filtra, który będzie właśnie decydował. Potrzebne, niepotrzebne, zapamiętuję, wyrzucam. U dzieci w spektrum niestety jest to bardzo duża trudność. Mózg bardzo często przetwarza wszystkie informacje na równym poziomie i, drodzy Państwo, szerzej opowiem w momencie, kiedy będę opowiadała Wam o przetwarzaniu słuchowym. Rzucę tylko taki przykład. Dziecko w spektrum autyzmu, tak jak Wam powiedziałam, nie ma jednego obrazu klinicznego zaburzeń sensorycznych, prawda? Może się zadziać naprawdę wszystko w tym obszarze, u każdego dziecka inaczej. Natomiast bardzo często pojawia nam się wzorzec nadwrażliwości słuchowej i nadwrażliwości dotykowej. I znowu, nie u wszystkich dzieci to mamy, ale w wielu przypadkach i statystycznie bardzo często się to jednak prezentuje. I teraz dziecko z nadwrażliwością słuchową w spektrum autyzmu, jego mózg odbiera wszystkie dźwięki na równi ważności, czyli jeżeli dziecko bawi się w pokoju, układa swoje ulubione klocki, ogląda swoje ulubione książeczki, czy gra w cokolwiek, do jego mózgu dociera absolutnie wszystko. Kapiąca woda w kranie, szumiąca woda w kaloryferach, deszcz za oknem, karetka pogotowia, szczekający pies, tata, który właśnie krzyczy, bo strzelili gola, siostra, która słucha głośno muzyki, mama, która używa miksera, bo właśnie robi biszkopt, telefon dzwoniący, dzwonek do drzwi i wszystkie inne dźwięki, które gdzieś się tam pojawiają w jego zasięgu, one są na równi odbierane przez mózg takiego dziecka. Czyli my, osoby neurotypowe, w większości tych dźwięków w ogóle byśmy nie zauważyli, w ogóle by one do nas nie dotarły, natomiast mózg dziecka w spektrum odbiera je na równej ważności. I więc każdy z nich musi być przeanalizowany. Czy ta szumiąca woda to jest mi do czegoś potrzebna? Czy ta kapiąca woda z kranu, to ja ją kiedyś wykorzystam? A ten deszcz za oknem taki głośny, to ja jest mi potrzebny do czegoś? Wszystko jest to analizowane, czyli bardzo dużo informacji napływa do mózgu dziecka, który sprawia, że każda z informacji ma być przetworzona, co sprawia, że mózg dziecka nagle zostaje przygnieciony informacjami, które do niego docierają. No, ale w pewnym momencie jeszcze mama krzyczy: Kuba, myj ręce, bo obiad. Niestety ta informacja już do niego nie dociera, ponieważ mowa ludzka jest najtrudniejsza do zinterpretowania przez mózg. A jeszcze mózg, który ma 1000 innych informacji do przetworzenia, nie będzie się zajmował czymś, co jest bardzo trudne, co jest pracochłonne, czasochłonne, bardzo, bardzo, bardzo. I nagle dziecko przytłoczone dźwiękami prezentuje co? Meltdown. Zaczyna wokalizować, zaczyna, jak to czasami rodzice nazywają, buczy, wydaje różne dźwięki.
po to, aby odciąć swój mózg od właśnie bodźców, które do niego docierają. Ale i nauczyciele, i rodzice powinni być świadomi właśnie takiego zachowania, by móc umiejętnie interpretować, co to konkretne zachowanie ma na celu, czemu ono służy i dlaczego ono jest prezentowane. Tutaj, drodzy Państwo, w konsekwencji tych braku tego cedzaka właśnie sensorycznego dochodzi do takiej sytuacji, że zwyczajnie to przetwarzanie sensoryczne jest niewłaściwe, a tym samym reakcja adaptacyjna jest niewłaściwa. Tak? W związku z tym emocje dziecka są nieadekwatne do bodźców. Zachowanie dziecka jest nieadekwatne do bodźców. I wszystkie takie reakcje mogą być albo w ogóle nie występują, albo są zbyt gwałtowne, niż wymaga tego sytuacja. No właśnie dlatego, że to przetwarzanie szwankuje. Problemy sensoryczne u dzieci w spektrum mogą mieć taką pewną hierarchię występowania, albo inaczej, pewną powtarzalność. Jest to takie odniesienie do tego, że mamy taką grupę dzieci w spektrum, których na przykład emocje albo zachowanie w oparciu właśnie o problemy z przetwarzaniem sensorycznym nasilają się na przykład pod koniec każdego dnia, czyli wieczorem, albo pod koniec tygodnia, czyli po całym tygodniu na przykład nauki szkolnej. Albo też zaraz przed samymi wakacjami, tak? Czyli po całym roku szkolnym. Różnie to bywa, natomiast wiąże się to właśnie z możliwością ewentualnego przefiltrowywania tych informacji. Również, moi drodzy, u dzieci w spektrum autyzmu im silniejsze deficyty sensoryczne, tym oczywiście większe konsekwencje dla funkcjonowania i nauki naszego dziecka. Drodzy Państwo, teoretycznie możemy powiedzieć, że w ogóle integracja sensoryczna, przetwarzanie sensoryczne, a właściwie zaburzenie tego przetwarzania sensorycznego możemy podzielić na takie trzy wielkie wory trudności. Do pierwszego z nich należą zaburzenia modulacji sensorycznej, do drugiego należą zaburzenia dyskryminacji sensorycznej i do trzeciego zaburzenia motoryczne o podłożu sensorycznym. W przypadku tego pierwszego, czyli deficytów w obszarze modulacji, dziecko może prezentować na przykład nadwrażliwości. Jeżeli dziecko jest nadwrażliwe w którymś układzie, to jego mózg krzyczy: nie, nie chcę tego, boję się tego, nie lubię tego, tak? Na przykład dotyku, obcinania paznokci. Nie lubię, jak mnie łaskoczesz. Nie lubię czerwonej marchewki, tak? Boję się jej, bo mam nadwrażliwość jakiegoś typu. Jeśli dziecko jest podwrażliwe sensorycznie w jakimś układzie, wtedy krzyczy: ale nuda, nic się nie dzieje. Co świadczy o tym, że informacje, które wpływają do dziecka, muszą być albo bardzo długotrwałe, albo bardzo gwałtowne, bardzo silne, bo inaczej mózg na nie nie reaguje. Również jeśli chodzi o tą modulację, tutaj dziecko może być poszukiwaczem, prawda? Czyli krzyczy: wow, ale fajnie, jeszcze chcę, nie chcę przestać, chcę ciągle biegać, chcę kucać, podskakiwać, chcę tylko podskakiwać, chcę się huśtać na huśtawce, bo potrzebuję tego jeszcze, jeszcze, jeszcze i nie wiem, kiedy przestać. Jeśli chodzi o zaburzenia dyskryminacji sensorycznej, tutaj dziecko się zastanawia: co? Ale o co chodzi? Gdzie dziecko, drodzy Państwo, może mieć kłopot, na przykład w kontekście tego, że na przykład nie dostrzega tak naprawdę różnicy między danym bodźcem. I to będzie się przekładało między innymi na trudności wzrokowo-przestrzenne, na obniżoną świadomość własnego ciała, trudności z samoobsługą, trudności z określeniem na przykład odległości, prędkości, kierunku, z jakim dziecko się porusza względem przedmiotu albo przedmiot względem dziecka. I tutaj ten kłopot z różnicowaniem polega na tym, że nie ma takiego nawiązania do rozróżniania źródeł cech bodźców sensorycznych. Jeśli chodzi o, drodzy Państwo, ten ostatni obraz trudności, to one dotyczą różnych trudności motorycznych u dziecka w spektrum autyzmu, ale wynikających z deficytów sensorycznych. I tutaj rozróżniamy między innymi zaburzenia posturalne, czyli na przykład brak kontroli posturalnej, albo zaburzenia praksyjne, czyli u dziecka występuje dyspraksja. I to wiąże się, drodzy Państwo, czy jakby ten aspekt nawiązuje do problemów związanych z ruchem takim posturalnym, ale także takim wolicjonalnym oraz napięciem mięśniowym. Więc w tej kwestii tutaj u dziecka może być trudność, przekładająca się potem oczywiście na poszczególne inne kwestie. Ale to szczegółowo, tak jak powiedziałam, będziemy sobie omawiać przy okazji poszczególnych zmysłów.
Teraz, moi drodzy, konsekwencje deficytów sensorycznych. To, co widzicie tutaj na slajdzie, to jest tylko kropla w morzu tego, co u dzieci w spektrum się może zadziać i może pojawić. Od tego trzeba zacząć, że kłopoty tak naprawdę sensoryczne u dziecka, które gdzieś tam się będą nam pojawiały, będą wynikały również z problemów na poziomie neuromotorycznym, czyli właśnie przetrwałe odruchy pierwotne, niewykształcone i niezintegrowane odruchy posturalne. I drodzy Państwo, co ciekawe, ciekawe jest to, że znowu statystycznie bardzo wiele dzieciaków w spektrum ten aspekt niestety posiada, natomiast nie posiada diagnozy. Ja w swojej 20-letniej pracy z dziećmi w spektrum zauważam pewien schemat, gdzie u dzieci na różnym jakby poziomie wieku ujawniają się kłopoty na przykład z odruchem tobu, na przykład z atosem czy ze stosem. To są takie odruchy pierwotne, które niestety przekładają się na trudności w nauce czytania, w nauce pisania i wielu innych jeszcze kłopotach, ale jednocześnie wpływają na zakłócenie integracji sensorycznej. Deficyty rozwoju mowy, bo mowa, drodzy Państwo, to akt motoryczny i czuciowy, czyli dziecko musi wiedzieć, gdzie znajduje się jego język w jamie ustnej, czy język jest z przodu, czy język jest głęboko w jamie ustnej, czy leży płasko, czy wykonuje jakieś ruchy pionowe albo poziome. Jeżeli mamy deficyt neuromotoryczny i sensoryczny, no to trudno oczekiwać, żeby ta motoryka była prawidłowa. Przepraszam, czucie prawidłowe. Motoryka, no właśnie też, bo jak mam pracować tym językiem? Niestety u dzieci w spektrum jest to bardzo, bardzo trudne. Kolejna kwestia to trudności w relacjach społecznych, bo jak ja gwałtownie reaguję na zapach odzieży, w której płukane są ubranka mojego kolegi, jak ja nie mogę stać blisko dzieci, bo denerwuję się tym, że stoję przed kimś, a ktoś stoi za mną i ewentualnie może mnie ktoś dotknąć. Jeżeli ja mam kłopot z łapaniem piłki, odbijaniem jej, więc koledzy nie chcą się ze mną bawić, no bo wpuszczam ciągle bramki. Jeżeli ja nie potrafię również komunikować, że chcę się bawić, że potrzebuje odpoczynku i wszelkich innych rzeczy, to trudno mówić o komunikacji i relacjach społecznych. No ten aspekt też będzie deficytowy. Trudności z koncentracją, bo jeżeli nieustannie docierają do mnie informacje i bodźce i ja chcę się tylko ruszać, bo mój układ przedsionkowy to jest układ poszukujący, biegam ciągle, to zaczynam, tego nie kończę, wszystkie różne kwestie, no to trudno mówić tutaj o koncentracji, o tym, żeby usiąść na chwilę i skupić się na jakiejś jednej aktywności przez dłuższą chwilę. Ale jednocześnie różnego typu trudności sensoryczne, czy to podwrażliwość, czy to nadwrażliwość, mogą, drodzy Państwo, doprowadzać do zachowań agresywnych czy autoagresywnych. O nich przy okazji omawiania poszczególnych zmysłów będę szerzej opowiadała. Również deficyty sensoryczne będą przekładały się także na kłopoty z impulsywnością i nadpobudliwością. A więc ta impulsywność częściej będzie dotykała dziewcząt w spektrum autyzmu, nadpobudliwość częściej chłopców, a są to aspekty między innymi ADHD, które mogą być także uwarunkowane sensorycznie. Kłopoty z samoobsługą, ze snem i z dietą jak najbardziej mogą mieć podłoże sensoryczne. Dziecko, które ma przetrwałe odruchy pierwotne, czyli ten aspekt neuromotoryczny, a powtarzam Państwu, że mnóstwo dzieci w spektrum ma ten kłopot, ale brak diagnozy. Dodatkowo kłopoty sensoryczne niestety przełożą się na to, że dziecko ma kłopot z zapięciem, zaciągnięciem suwaczka, założeniem butów, posługiwaniem się sztućcami, zapinaniem guzików i wszelkimi aspektami związanymi z samoobsługą. Dlatego, że jakby motoryka, czyli ta praksja, to między innymi planowanie motoryczne, czyli ja muszę wiedzieć, co po kolei mam zrobić, najpierw coś wymyślę, potem planuję i realizuję. No jeżeli mam kłopot już u samego podłoża, to nie wolno oczekiwać ode mnie tego, że ja będę wiedział sam, co po kolei wykonać. A nawet jak mi ktoś to pokaże, to nie ma gwarancji na to, że to się uda albo że to się będzie gdzieś tam dalej zgeneralizuje. Również, moi drodzy, podłoże, jakby konsekwencją zaburzeń przetwarzania sensorycznego będzie meltdown, shutdown i oczywiście liczne autostymulacje. O tym mówiłam na oddzielnych webinarach, nie będę tego tematu rozwijała. Trudności w uczeniu się w ogóle, ale głównie jakby w tych kwestiach nauki szkolnej, czyli czytanie, pisanie i inne przedmioty również mogą niestety
być kłopotliwe dla dziecka właśnie ze względu na trudności sensoryczne. I tutaj odniesienie do dzieci neurotypowych. Te dzieciaki, które właśnie są dziećmi neurotypowymi, a mają zaburzenia sensoryczne, mają kłopot z nauką czytania, pisania, na lekcjach typu geografia, gdzie jest mapa, jakaś przestrzeń, czy matematyka, geometria, tam mogą być trudności. Konsekwencją również zaburzonego przetwarzania sensorycznego będą nasilone rutyny i sztywne zainteresowania u dzieci w spektrum, ale także liczne zaburzenia motoryczne i o nich też oddzielnie sobie, moi drodzy, będziemy mówić przy okazji, tak jak powiedziałam wcześniej, poszczególnych zaburzeń, poszczególnych układów sensorycznych. Chwilkę o diagnozie chciałabym powiedzieć, drodzy Państwo, dla tych, którzy jakby mają dziecko w spektrum, a jeszcze tej diagnozy nie posiadają. Przede wszystkim, jak idziemy do terapeuty integracji sensorycznej, diagnosty integracji sensorycznej, to zostanie z nami przeprowadzony wywiad, tak? Czyli ten terapeuta będzie się dopytywał tak naprawdę od momentu zajścia w ciążę po dzień dzisiejszy, jak rozwija się nasze dziecko. Będzie się dopytywał o to, a przynajmniej powinien się dopytywać o to, jak przebiegała cała ciąża, tak? Czy mama brała jakieś leki, czy nie było żadnych urazów, jak ta ciąża przebiegała. Będzie się dopytywał na pewno o to, jak wyglądał poród, kiedy on nastąpił i jak przebiegał. Także jak wyglądał rozwój dziecka w okresie takim postnatalnym, tak, czyli po urodzeniu, jak wyglądało zdobywanie poszczególnych kamieni motorycznych, rozwój mowy i wszystko w tym jakby czasie. Również będzie go interesowało to, jak wyglądał rozwój motoryczny, kiedy dziecko unosiło głowę, kiedy się przewracało, kiedy pełzało, kiedy siedziało, raczkowało, czy w ogóle raczkowało, bo jest to akurat bardzo istotny element, to raczkowanie, ale także, moi drodzy, będzie pytał się o rozwój poznawczy, bo to też jest bardzo ważne, rozwój mowy i ogólny stan zdrowia, tak? Jak u dziecka to wyglądało. Będzie tworzył również profil sensoryczny, tak? A więc na bazie choćby, w zależności od tego, na jakich jakby protokołach terapeuta pracuje, będzie starał się stworzyć profil sensoryczny, czyli w kontekście takim, jak dany układ pracuje i ewentualnie jakie te deficyty się tam pojawiają. Mamy różne możliwości protokołów i różne testy diagnostyczne, czyli tak zwane testy kliniczne. Część terapeutów w Polsce pracuje na testach południowo-kalifornijskich, ja pracuję na testach SIPT, czyli tych nowszych testach i one są, drodzy Państwo, dostosowane dla dziecka od 4 roku życia, ponieważ normy, które są wskazane w poszczególnych testach, odnoszą się do dziecka powyżej 4 roku życia, ze względu na tą choćby neuroplastyczność, czyli możliwość indywidualnego rozwoju, że dziecko ma jeszcze szansę, tak? Natomiast co jest ważne, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my diagnozę integracji sensorycznej robimy u dziecka od 4 roku życia. Nic podobnego. Wcześniej już kilkumiesięczne dzieci jesteśmy w stanie określić pod kątem sensorycznym, natomiast wtedy dziecko otrzymuje taką diagnozę braku samoregulacji albo zaburzonej samoregulacji. Ewentualnie otrzymuje diagnozę ryzyka deficytów sensorycznych. Różnie to terapeuci nazywają, ale już kilkumiesięczne dzieci jesteśmy w stanie pod tym kątem ocenić. I w kontekście jeszcze tych testów klinicznych, moi drodzy, tutaj terapeuta musi ocenić planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń, nie tylko dotykowych, różnych wrażeń, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, to wszystko będzie podczas tych testów sprawdzane. Również musi się odbyć, to w międzyczasie jakby się odbywa, jakby obserwacja kliniczna. I tutaj do tej obserwacji klinicznej, oprócz testów klinicznych, musi się pojawić, żeby jakby takie było to wiarygodne i żebyśmy mieli naprawdę holistyczny obraz dziecka w spektrum w kontekście jakby całego tego rozwoju i tego, jakie ma trudności, to tutaj terapeuta integracji sensorycznej bezwzględnie powinien ocenić również poziom rozwoju lateralizacji. Dlaczego? Dlatego, że cała masa dzieci w spektrum autyzmu jest dziećmi dwuręcznymi, a więc najgorsza z możliwych lateralizacji, która blokuje mózg. Dlatego, że jeżeli dziecko jest dwuręczne, a więc raz trzyma kredkę w prawej, raz trzyma kredkę w lewej ręce, niestety sprawia, że
Żadna z półkuli mózgowej u dziecka nie zdecydowała się tupnąć nogą i zarządzać resztą ciała, czyli decydować o funkcjonalnej dominacji którejś ze stron ciała. To jest tragedia poznawcza dla takiego dziecka. Jakby temat lateralizacji to jest zupełnie inna kwestia. Niemniej jednak terapeuta powinien to ocenić. Również odruchy pierwotne i jeżeli mamy dziecko powyżej 3,5 roczku, również już może oceniać, na jakim poziomie jest integracja odruchów posturalnych. Kolejna kwestia, napięcie mięśniowe. Dlaczego? Dlatego, że cała masa dzieciaków, szczególnie tych wyżej funkcjonujących w spektrum autyzmu, ma bardzo często kłopoty z napięciem mięśniowym, które jest niediagnozowane. Najczęściej jest to obniżone, ale nie musi takie być. Niemniej jednak u dziecka nagle następuje kompensacja i ono ciągle siedzi w takiej pozycji, bo dodatkowo ma jeszcze kłopoty z tą neuromotoryką. Musi być oceniona praca gałek ocznych, po to, aby zaobserwować, czy dziecko, albo inaczej, jak pracuje układ przedsionkowy, bo to jest taki kontekst, ale także czy mamy fiksację gałek ocznych, tak? To jest bardzo ważne. Również poziom takiego pobudzenia systemu przedsionkowego, to jest niezwykle istotne, ponieważ układ przedsionkowy jest naprawdę bardzo ważnym układem, ale o nim niebawem. Moi drodzy, co jeszcze w kwestii diagnozy? Przede wszystkim to, że obserwacja dziecka musi następować również w jego swobodnej aktywności, ale także takiej zaplanowanej przez terapeutę. Niestety zdarza się tak, że wśród dzieci w spektrum czasami niektórych testów się nie da wykonać, bo są dziećmi niewspółpracującymi i terapeuta musi tak zorganizować przestrzeń, tak zorganizować jakieś ćwiczenia, żeby móc pewne umiejętności i pewne funkcje ocenić, niekoniecznie przez testy diagnostyczne. I terapeuta, który mówi, nie da się tego sprawdzić, ma chyba niewystarczającą wiedzę. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli robię diagnozę integracji sensorycznej mojego dziecka, to oczekuję, że terapeuta da mi diagnozę na piśmie, na której będzie napisane, co mojemu dziecku dolega. Czyli my nie oczekujemy, że na diagnozie będzie napisane zaburzenia przetwarzania sensorycznego, bo to ja wiem jako mama, a oczekuję, żebyś ty, mi drogi terapeuta, powiedział, jakie są te zaburzenia. Czyli to jest taki kontekst. Jak idziemy, moi drodzy, do lekarza, bo boli nas gardło, to my wiemy, że nas to gardło boli, prawda? I wiemy, że jesteśmy chorzy. I nie oczekujemy od lekarza, że nam powie, jest pani chora. Oczekujemy, żeby nam powiedział, ma pani zapalenie gardła, ma pani zapalenie krtani, ma pani anginę, ma pani coś tam jeszcze. Chcę konkretnej nazwy. I dokładnie tak samo jest w integracji sensorycznej. Są konkretne nazwy diagnoz, które mówią konkretnie, co dziecku dolega. Oprócz tej jednej diagnozy, która brzmi jakoś, każdy z układów sensorycznych powinien zostać opisany, czyli w układzie dotykowym mamy nadwrażliwość albo kłopoty z różnicowaniem, układ przedsionkowy poszukujący, układ taki, funkcjonuje taki, tak, dodatkowo mamy jeszcze kłopoty z, na przykład z praksą, tak, czyli dziecko jest dyspraktykiem. Takiej diagnozy oczekujemy. I wtedy mam jakby informację, że ten terapeuta rzeczywiście wie, co robi i wie, co mówi. Po stworzeniu diagnozy pojawia się, drodzy Państwo, dieta sensoryczna. Dieta sensoryczna to nie jest oczywiście przepis na bigos, to nie jest przepis na żadne ciasto, natomiast terapeuta daje zalecenia. I to nie są zalecenia kopiuj wklej, bo miałem Krzysia, Asię, Zosię i Jasia i oni wszyscy mają te same zalecenia. Nic podobnego. Każde z tych dzieci ma absolutnie inną dietę sensoryczną. To znaczy, że są to tak bardzo specyficznie, indywidualnie i unikalnie stworzone opracowania pewnych aktywności, zadań, ćwiczeń, rodzajów stymulacji, które mają być przypisane Jasiowi, Stasiowi, Asi, Kasi i Zosi. I każde z nich będzie miało to coś innego. Oczywiście mogą się pojawiać masaż sensoryczny, dociski stawowe i jeszcze inne rzeczy, natomiast tak naprawdę jest to absolutnie coś indywidualnego. Dlaczego? Dlatego, że ta dieta sensoryczna ma na celu dostarczenie układowi nerwowemu takich bodźców, których potrzebuje dokładnie to konkretne dziecko, które ma, te bodźce mają wpłynąć na zaspokojenie uwagi, koncentracji w ciągu całego dnia, które mają pomóc dziecku rozwijać się i funkcjonować, ale także uczyć się. Taka dieta sensoryczna to po pierwsze danie informacji do domu, że mama
wie, tata wie, co ma z dzieckiem robić w domu, jak przygotować przestrzeń w domu, żeby była ona sensorycznie przyjazna dla dziecka, ale jednocześnie każdy terapeuta musi przygotować odrębną dietę sensoryczną dla szkoły. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciel nie ma obowiązku bycia, drodzy Państwo, terapeutą integracji sensorycznej. Nie ma takiego obowiązku. Natomiast obowiązkiem diagnosty jest go poinformować, co ma zrobić, jak zorganizować przestrzeń w szkole, gdzie to dziecko ma siedzieć w ławce, w którym miejscu w klasie, gdzie, jak trzeba mu zorganizować czas na przerwie, albo jak zaspokoić mu moment przeciążenia sensorycznego, co wprowadzić, żeby dziecko dźwignąć z kolan przytłoczenia, jeżeli takie następuje w szkole. I bzdurą jest to, jeśli ktoś mówi, że w szkole nie następują takie przytłoczenia czy odcięcie dziecka od jakby takiego racjonalnego kontaktu z rzeczywistością. Dziecko spędza zbyt dużo czasu w szkole, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. Stąd tak ważna jest ta dieta do szkoły, żeby nauczyciel wiedział, jak sobie radzić. Nie tylko, aby pomagać dziecku, ale tak, żeby on sam wiedział, jak reagować i żeby mógł również umiejętnie wpływać na resztę klasy, bo to też jest ważne, moi drodzy. Musimy pamiętać też, że to wszystko, czyli kontekst diagnozy, kontekst stworzenia diety sensorycznej, on pojawia się pod kątem takiej obserwacji bardzo dogłębnej, takiego bardzo głębokiego myślenia klinicznego wśród terapeutów, którzy mówią nam o tym, żeby zrozumieć, po co, dlaczego to zachowanie u tego konkretnego dziecka się pojawia, co ono ma na celu, co ono chce mi zakomunikować i jak pomóc temu dziecku, żeby lepiej funkcjonowało. To jest bardzo, bardzo istotne. Dziecko z zaburzeniami sensorycznymi, tak jak Wam powiedziałam, ono przetwarza informacje sensorycznie zupełnie inaczej niż dzieci neurotypowe. 95-98% dzieci w spektrum ma takie deficyty, choć nie wszyscy posiadają diagnozę. Na szczęście dzisiaj już nowa klasyfikacja ICD-11 jasno i wyraźnie mówi, dziecko w spektrum autyzmu ma mieć zrobioną diagnozę funkcjonalną pod kątem procesów poznawczych, ale także musi mieć zrobioną diagnozę integracji sensorycznej, dlatego że ta integracja sensoryczna ma ogromne przełożenie na różne parametry. Tak jak widzieliśmy, moi drodzy, na tej grafice, prawda, że dużo nasze dzieciaki mają kłopotów, choćby poziom lęku u nich zdecydowanie wzrasta, bo integracja sensoryczna jest po prostu dla nich zbyt taka przeciążająca, tak? I o tym musimy pamiętać, że jednocześnie, moi drodzy, na sam koniec już, pamiętajmy o tym, że zaburzenia integracji sensorycznej to są takie zaburzenia, które zostają z dzieckiem, z człowiekiem do końca jego życia. One nie mijają, z nich się nie da wyleczyć. Natomiast to, jak będzie działała terapia, jak będzie działała dieta, jak będzie oddziaływały wszyscy ludzie gdzieś tam w otoczeniu dziecka, dadzą mu taką bazę, takie możliwości, że dziecko nauczy się z tymi deficytami żyć, poprawi swoje funkcjonowanie i bardzo często w wielu kwestiach się to poprawi. Natomiast nie jest tak, że do końca ta integracja sensoryczna po prostu zostanie wyleczona. Na tym, moi drodzy, chcę dzisiaj skończyć spotkanie jako odcinek numer 1, który wprowadza nas właśnie w aspekt tej integracji sensorycznej w kontekście spektrum autyzmu. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek.